Witajcie moi drodzy. Dziś porozmawiamy o tym, dlaczego wizualizacja nie zawsze jest dla nas najlepszym pomysłem, nie zawsze jest dla nas skuteczna. I jeżeli chodzi o samą wizualizację, to będzie to dzisiaj tylko dla nas taki pretekst do rozmowy na dużo ważniejszy temat, ponieważ chciałbym wam opowiedzieć o pewnej. Podstępnej pułapce rozwoju osobistego, w którą niestety wpada wiele osób. Wielu moich klientów wpada w tą pułapkę, no i niestety właśnie przez to, że wpadli w taką pułapkę, popełniają pewne błędy, które uniemożliwiają ich rozwój. Porozmawiamy trochę o takich różnicach indywidualnych w podejściu do rozwoju i o tym, że często nie warto udawać, że ciasne buty, które ktoś Wam pokazał, że są dobre, to jeżeli są dla Was ciasne, dla Was nie pasują, to powinniście zmienić te buty, a nie próbować się do nich dostosować, i zrozumiecie tą metaforę na końcu, jak wysłuchacie całego tego materiału, ponieważ chciałbym Was zachęcić do myślenia o swoim rozwoju, o, myśleni, do, o myśleniu o swojej zmianie, że to jest pewna droga i istnieje wiele dróg, natomiast niewiele dróg będzie pasować do Was. Niewiele dróg. Będzie wspólnych dla Was z innymi osobami, ponieważ droga do naszej zmiany, droga do naszego rozwoju bardzo często jest naszą indywidualną drogą, wynikającą z naszych potrzeb osobowościowych, wynikających z naszego bagażu doświadczeń, i to jest trochę tak w rozwoju, że to my musimy aktywnie sami poszukiwać własnej drogi. I nie wierzyć w to, kiedy ktoś nam mówi, że jest tylko jedna, sprawdzona, wytyczona droga do sukcesu, bo ona akurat tak mówi, ponieważ w takim przypadku prawdopodobnie próbuje nas zachęcić ta osoba do tego, żebyśmy podążyli jej drogą. A ta jej droga w naszym przypadku może zupełnie się nie sprawdzić. I dlatego dziś porozmawiamy trochę. O tej podstępnej pułapce rozwoju osobistego, pułapce psychologii, pułapce zmiany, jakkolwiek to nazwiecie, nie ma to znaczenia. Bo chodzi o to, że w różnych obszarach życia wpadamy w tą pułapkę, próbujemy sugerować się jakąś drogą, którą ktoś inny przeszedł i wydaje nam się, że jeżeli my tą drogą idziemy i coś nam się nie udaje, to z nami jest coś nie tak. A to nie jest prawda i to właśnie pokażę wam. Na tym przykładzie wizualizacji, I jeszcze jedna rzecz. Zanim przejdziemy już do tego materiału, do tej części merytorycznej, części, w której opowiem Wam o tej podstępnej pułapce rozwoju osobistego, i zanim opowiem Wam, kiedy wizualizacja jest świetnym, bardzo dobrym pomysłem, a kiedy z wizualizacji lepiej nie korzystać, to chciałem Was zachęcić do jeszcze jednej rzeczy. Sprawdźcie, proszę, czy subskrybujecie mój kanał, ponieważ, jak widzicie, ostatnio te materiały są ze sobą bardzo mocno powiązane. Jeżeli naprawdę chcecie wspólnie ze mną się rozwijać, to powinniście dostawać informacje o tych pojawiających się materiałach i w tym właśnie może Wam pomóc ta subskrypcja. Dlatego, widząc, że wiele osób, które oglądają, Oglądają moje materiały, to jednak nie są osoby, które już dziś tą subskrypcję kliknęły. Zobaczcie, i jeżeli te materiały Wam się podobają, to po prostu zasubskrybujcie mój kanał, bo teraz sporo materiałów będzie takich, które wzajemnie się zazębiają, w których wiedza się uzupełnia. I jeżeli naprawdę chcecie z nich tak dobrze korzystać, to po prostu musicie wiedzieć, że te materiały się pojawiają. No dobrze, więc czas zmierzyć się z tym trudnym pytaniem. Czy zawsze warto wyobrażać sobie swój sukces? Czy warto wizualizować swój sukces w każdym wypadku? I mogłoby się wydawać, że wizualizacja w żaden sposób nie może wyrządzić nam krzywdy, że takie wyobrażanie sobie swojej przyszłości w tej najlepszej formie, w tej formie spełniania swoich marzeń, to nie może być przecież nic złego. No, i tu właśnie pojawia się pewna pułapka, bo niewiele osób, niewielu ekspertów mówi o tym, że wizualizacja w niektórych przypadkach może być dla nas bardzo niekorzystna, ponieważ może nam odebrać chęć do działania, może nam odebrać pewną motywację do tego działania. I jeżeli znacie mój wcześniejszy materiał na temat trzech kroków, trzech takich składników, trzech obszarów, których wymaga wprowadzenie zmiany w życiu, czyli ten obszar, gdzie mamy wiedzę, mamy odpowiednie mentalne nastawienie i gdzie mamy działanie, no to właśnie tu, w tym działaniu, często jeżeli wizualizujemy w niewłaściwy sposób. To odbieramy sobie tą motywację i nie przechodzimy do działania. Czyli z jednej strony ta wizualizacja może działać na ten krok drugi, czyli na nasze mentalne nastawienie, że dzięki wizualizacji możemy wspierać i podwyższać, wzmacniać to swoje mentalne nastawienie, to niestety, jeżeli robimy to w niewłaściwy, nieodpowiedni sposób, sugerując się jakimiś wskazówkami osób, które nie do końca potrafią nam przekazać, jak powinniśmy wizualizować, to podcinamy sobie skrzydła, ponieważ gdzieś możemy utknąć na etapie tych wizualizacji, tych wyobrażeń, ponieważ fajnie to rozwija nasze mentalne nastawienie. Natomiast, czym bardziej rośnie to mentalne nastawienie w tej dysproporcji do konkretnych działań, tym trudniej za te konkretne działania się zabrać. I jeżeli znacie ten mój materiał o tych trzech krokach potrzebnych do zmiany, to pewnie rozumiecie to doskonale. Bo, co z tego, że my sobie napompujemy. Takie mentalne nastawienie, a więc rozwiniemy ten krok drugi, jak nie pociąga to za sobą ani zdobywania wiedzy, ani konkretnego działania, a więc już zaburzamy swoją równowagę, a przez brak równowagi, brak tego odpowiedniego balansu, my cały czas stoimy w miejscu. A więc tu właśnie pojawia się ten problem z wizualizacją, i chciałbym go wam pokazać jeszcze na dwóch konkretnych przykładach, bo kiedy zapamiętacie te przykłady. To prawdopodobnie nigdy już o tym nie zapomnicie, jak wizualizować we właściwy sposób, a jak raczej nie wizualizować, aby właśnie tej motywacji nie tracić. A więc, pierwszy przykład to jest historia osób, które chciałyby schudnąć. Wyobraź sobie, że chcesz schudnąć, chcesz więc zacząć ćwiczyć, chcesz zmienić swoją dietę. I zaczynasz wszystkim dookoła bliskim osobom o tym opowiadać. Te osoby cię wspierają, ludzie ci kibicują, mówią, że masz naprawdę świetny pomysł, że w końcu chcesz zadbać o swoje zdrowie, o swoją sylwetkę. I oczywiście zaczynasz również wizualizować, a więc wyobrażasz sobie, jak to będzie miło, kiedy ty już będziesz mieć tą wymarzoną sylwetkę, jak będziesz wyglądać, jak będą reagowały na ciebie osoby, może kogoś zaskoczysz. Wszystko to sobie doskonale wyobrażasz. I tutaj właśnie pojawia się pewien problem, bo ta Twoja wizualizacja już jest bardzo przyjemna. To jest taki sposób, ta wizualizacja na przeniesienie cię w czasie zdala od tych trudnych ćwiczeń, które musisz wykonywać codziennie, których może nie lubisz, zdala od tej nowej diety, której musisz się trzymać. A więc ta wizualizacja jest takim twoim przeniesieniem cię w przyszłość. I czym dalej będziesz przeniesiony w przyszłość, tym trudniej będzie ci wrócić do tej codzienności i robić konkretne rzeczy, które miałyby cię do tego wyobrażonego celu doprowadzić. I podobnie tutaj działa to opowiadanie dla bliskich osób, że ty próbujesz właśnie już tutaj schudnąć, że planujesz to, że naprawdę chcesz zacząć ćwiczyć, że masz jakąś wiedzę na temat różnych diet i. Wszyscy cię w tym wspierają. Osoby, które życzą Ci dobrze, wspierają cię w tym Twoim planie, lubią nawet słuchać o tych Twoich planach, jakie ty ćwiczenia będziesz wykonywać, bo masz wiedzę na temat różnych ćwiczeń, na temat różnych diet, no bo pamiętaj, że tak jakby zmiana składa się z trzech kroków. Pierwszym krokiem jest wiedza, i tutaj Ty właśnie możesz też w tym kroku się rozwinąć, możesz mieć podstawy tej dietetyki, pomysł na to, co Ty chcesz wprowadzić w życie, czyli Pomysł, tą wiedzę już masz, krok pierwszy masz, krok drugi, ta wizualizacja, wyobrażanie sobie tego wszystkiego podnosi twoje mentalne nastawienie, i tu w końcu pojawia się problem, ponieważ masz wiedzę, masz mentalne nastawienie, które tu już w tobie się wzmocniło właśnie dzięki tej wizualizacji, że to jest wszystko przyjemne, i w końcu pojawia się ten problem. Nieprzyjemny problem, kiedy ty masz się zacząć zabierać do działania, do ćwiczeń, do wprowadzania tej diety, ale niestety ty dalej w taki chętny sposób żyjesz tą swoją wyobrażoną przyszłością, dalej opowiadasz o swojej zmianie, dalej uciekasz w te przyjemne wizualizacje. I w twojej głowie tak naprawdę ta zmiana, jeżeli ciągle o tym opowiadasz, ciągle to wizualizujesz, to ta zmiana w twojej głowie już zaszła. I dlatego tak trudno jest ci się zabrać za konkretne ćwiczenia, ponieważ to już nie jest takie przyjemne. Ty już w głowie już masz tą wyobrażoną sylwetkę, już widzisz jak trzymasz się tej diety, widzisz jak imponujesz tym innym osobom. I to jest właśnie ten problem. Kiedy zbyt daleko skaczesz tą wizualizacją w przyszłość i kiedy próbujesz wrócić do tej codzienności i jest zbyt duży rozłam między tymi momentami, to wtedy zaczynasz sobie uświadamiać, jak daleka jest przed tobą droga, żeby dojść do tego etapu, który ty sobie wizualizujesz, który ty sobie wyobrażasz, i dlatego dużo łatwiej większości osób wpaść teraz w tą pułapkę rozwoju osobistego. I zamiast z tego punktu przeskoczyć do tego punktu, który sobie wyobrażamy, zapominamy w ogóle o działaniu, cały czas żyjemy w tej sferze marzeń, czyli cały czas dalej pompujemy te swoje różne wizualizacje, cały czas o tym wszystkim opowiadamy i ostatecznie czerpiemy przyjemność tylko ze zmiany, która zaszła w naszej głowie. To nie jest zmiana realna, nic realnie nie wydarzyło się w życiu, natomiast my już nie mamy tej motywacji do konkretnego działania. Ponieważ w naszych wyobrażeniach jesteśmy już tak daleko. I jeszcze lepiej to zrozumiecie, jak pokażę Wam ten drugi przykład. I chodzi tutaj o przykład osób, które chcą napisać książkę. Wyobraź sobie, że od dawna o tym marzysz. Chcesz zostać autorem, chcesz napisać książkę, i znowu. Zaczynasz o tym wszystkim opowiadać. Wszystkim życzliwym ci osobom, te wszystkie życzliwe osoby klepią cię po ramieniu, mówią: "To jest świetny pomysł, ty naprawdę się do tego nadajesz". W końcu musisz wyrzucić to wszystko z siebie, opowiedzieć tą swoją historię. Ty naprawdę masz to w sobie. A więc już się cieszysz, że ludzie cię wspierają. Dodatkowo wyobrażasz sobie różne przyjemne rzeczy związane z tym, że ta książka już jest. Widzisz jej okładkę, widzisz jak podpisujesz ten swój bestseller. To jest kolejna sytuacja, kiedy pojawiają się u ciebie te pozytywne emocje. No i właśnie te pozytywne emocje, pozytywne wyobrażenia, pozytywne wsparcie osób z Twojego otoczenia sprawia, że coraz trudniej jest ci się zabrać za konkretne pisanie. No, bo dużo łatwiej jest się poczuć autorem, kiedy ty opowiadasz o tym, że chcesz napisać książkę, dużo łatwiej jest się poczuć autorem, kiedy wyobrażasz sobie okładkę tej książki, jak będzie fajnie, jak ją będziesz podpisywać, kiedy to wszystko sobie wyobrażasz i kiedy słuchasz innych osób, które mówią ci, że to naprawdę jest wspaniały pomysł i że to do tego się nadajesz, no to ty już w głowie przerobiłeś tą zmianę, czyli już czujesz się trochę autorem, i dlatego tak trudno jest ci się zmierzyć z tym pisaniem, ponieważ pisanie, czyli działanie, ten krok trzeci w kierunku naszej zmiany, w kierunku rozwoju, Kojarzy się nam często z tym, że pojawią się jakieś problemy, pojawią się wątpliwości, no bo jak zaczniesz pisać, utkniesz w miejscu, nie będziesz miał pomysłu na to, co dalej, to pojawią się wątpliwości, czy ja się do tego nadaję. Pojawią się właśnie te pierwsze problemy, a to pewne rzeczy w tej książce się nie sklejają ze sobą, a to nie masz pomysłu, jak to dalej rozwinąć, a to wydaje ci się, że ta książka jest zbyt płytka i właśnie przed tym wszystkim chcesz się ochronić. Pojawia się lęk, że ta książka, która, którą Ty chcesz napisać, którą musisz w tej codziennej pracy zrobić, no nie przystaje do tego, jak ty sobie myślisz o tej książce, jak ty sobie ją wizualizujesz, jak ona jest wspaniała, jak jest wspaniałym bestsellerem, i znowu pojawia się ten rozdźwięk między wyobrażeniami, a między tym miejscem, w którym jesteś dokładnie teraz. I teraz, kiedy już znasz te dwa przykłady, widzisz, myślę, ten mechanizm, to dokładnie chciałem Ci opisać. Kiedy właśnie ta wizualizacja nie jest dla ciebie najlepszym pomysłem i warto to zapamiętać, warto to zapamiętać, wziąć sobie do serca, kiedy słuchasz różnych materiałów na temat rozwoju osobistego, psychologii i właśnie wizualizacji, że wszyscy do tej wizualizacji zachęcają, ale nie pokazują ci tego, co jest po drugiej stronie tej monety: nie pokazują ci tego, że jeżeli będziesz wizualizować w niewłaściwy sposób, to tylko stracisz motywację. I że będziesz pompować to swoje mentalne nastawienie, ten krok drugi, ale to ci utrudni zrobienie kroku trzeciego, czyli wprowadzenie realnych zmian w życie. A więc kiedy wizualizacja nie jest dobrym dla ciebie pomysłem? No właśnie wtedy, kiedy staje się dla ciebie świetną wymówką przed działaniem. Kiedy ty już poczujesz, że coś zrobiłeś, że czymś, czymś lub kimś się stałeś, że się zmieniłeś, ale w swojej głowie i to ci utrudni. Właśnie realne działanie. Pojawi się w tobie lęk przed porażką, że nie wiesz, jak to wszystko, co jest wyobrażone, co jest tak wyjątkowe i wspaniałe, wcielić w życie. I to jest właśnie ta sytuacja, kiedy my karmimy się tymi pozytywnymi emocjami, które wynikają z naszych wyobrażeń, z naszego przeniesienia się tak mentalnie, tak w wyobraźni, w tych wizualizacjach do przyszłości, czerpiemy stamtąd te pozytywne emocje. I to niestety odbiera nam motywację do działania, no bo myślimy sobie: no, skoro ja sobie tylko pomyślę, powizualizuję, porozmawiam z innymi osobami, poopowiadam im o tych planach i ja już się dobrze czuję, to po co ja mam cokolwiek zmieniać? Po co ja mam ryzykować, że jak zacznę ćwiczyć, to odpuszczę i już nie będę mógł sobie mówić, że ja mam teraz plany, żeby się odchudzić, żeby mieć lepszą sylwetkę? Albo po co ja mam zacząć pisać książkę, jeżeli jak zacznę. To mogę mieć takie wątpliwości, że ja się do tego nadaję. Lepiej dalej wizualizować, dalej o tym opowiadać i nie mierzyć się. Z, tym, z tą sytuacją, że ja mogę ponieść porażkę. I kiedy myślisz sobie o tym, kiedy ta wizualizacja nie jest dla ciebie najlepszym pomysłem, musisz pamiętać, że łatwo zatrzymać się na tym etapie opowiadania o swoich planach, na etapie wizualizacji swojego przyszłego sukcesu. Natomiast dużo trudniejsza jest systematyczna i codzienna praca, szczególnie kiedy. Ten twój skok do przyszłości jest tak odległy od tego, gdzie ty jesteś teraz. I tu możemy przejść właśnie do tej sytuacji, kiedy wizualizacja może działać dla ciebie korzystnie, kiedy ją zrobisz w odpowiedni sposób. A więc wizualizacja działa świetnie, kiedy ten skok między tą obecną twoją chwilą a tą przyszłością nie jest zbyt wielki. Czym większa jest te pole między Terazniejszością, a przyszłością, tym trudniej ci jest wrócić z tych wyobrażeń i zacząć się skupiać na konkretnym działaniu. Natomiast wizualizacja działa świetnie, kiedy ty jesteś tutaj i wyobrażasz sobie kolejny krok do działania, czyli kolejny kroczek, który musisz zrobić. I na przykład w przypadku zdrowego odżywiania, jeżeli masz taki pomysł na siebie, to żeby Twoja wizualizacja była skuteczna. Wystarczy, że pomyślisz o tym, co zjesz dzisiaj na śniadanie, co zjesz dzisiaj na obiad, albo zaczynasz wyobrażać sobie, wizualizować, jak będą wyglądały Twoje jutrzejsze zakupy i jakie zdrowe produkty musisz przynieść do domu, aby zrealizować plany tej swojej diety. Z drugiej strony, jeżeli myślisz poważnie o ćwiczeniach, to wizualizujesz sobie teraz. Teraz wstaję, zakładam dres, zakładam buty i wyobrażam sobie, jak idę pobiegać naokoło swojego bloku. Zobacz, jak to jest krótka wizualizacja. Ja już sobie nie wyobrażam tego, że biegam maratony, no bo jak mam z osoby, która do tej pory nie biegała, uwierzyć w to, że ja jestem w stanie biegać maratony, natomiast jestem w stanie uwierzyć, że mogę przebiec się raz czy dwa razy wokół swojego bloku. I na tym polega skuteczna wizualizacja, że łapiemy ten kolejny etap, ten etap, który jest w naszym zasięgu, wyobrażamy go w sobie, i w ten sposób rośnie nasza motywacja. No bo jeżeli widzimy i czujemy, że to jest możliwe i możemy temu sprostać, to taka wizualizacja działa. Natomiast jeżeli ty, siedząc na kanapie, wyobrażasz sobie, jak biegniesz maraton i jak jesteś ogromnie szczęśliwy, masz wielki sukces, kiedy ten maraton przebiegniesz, to bardzo trudno będzie ci wstać z kanapy, bo to jest zbyt duży skok. Ty musisz się skupić na małym kroczku i ten mały kroczek sobie wizualizować. Tak samo może być właśnie w tym kontekście pisania książki. Wyobrażasz sobie, wizualizujesz sobie, że siadasz do pisania. I piszesz pierwsze trzy strony swojej książki, albo wizualizujesz sobie, że zaczynasz spisywać 15 pomysłów na swoją książkę. Czyli znowu robisz tylko mały kroczek w tej wizualizacji, a potem wcielasz go w życie. A więc, jeżeli mówimy o dobrej, skutecznej wizualizacji, to zawsze skupiamy się w tej wizualizacji na kolejnym etapie do zrobienia. I nie wybiegaj tutaj zbyt mocno w swoją przyszłość, tylko wybiegaj tyle, Ile jesteś w stanie udźwignąć w takim sensie, że wizualizujesz coś, co może być dla Ciebie ambitne, że chcesz się o to postarać, że to jest dla Ciebie ważne, ale nie będzie to dla Ciebie przetłaczające. Przebiegnięcie się dwa razy wokół Twojego bloku, jeżeli jesteś osobą, która nie biegała, może być ambitne, no bo nie wiesz, czy w ogóle dasz radę, natomiast jest to w zasięgu Twoich możliwości, a przebiegnięcie maratonu na pewno nie jest w zasięgu Twoich możliwości. Natomiast sama wizualizacja siebie, właśnie w takim kontekście, że przebiegniesz ten maraton, może być przyjemna. Natomiast ta przyjemność, która płynie z tej fałszywej przeszłości, może odebrać ci chęć do działania tutaj, w rzeczywistości. I teraz możesz się zastanawiać, dlaczego o tym wszystkim ci mówię, ponieważ prawda jest taka, że ten dzisiejszy przykład z wizualizacją jest tylko takim pretekstem do tego, aby pokazać wam tą niestety powszechną pułapkę rozwoju osobistego. My niestety w rozwoju osobistym nie doceniamy tych różnic osobowościowych. I warto się właśnie zastanowić, jak to w twoim konkretnym przypadku jest, kiedy ta wizualizacja działa na ciebie odpowiednio, a jak to jest w sytuacji, kiedy na ciebie wizualizacja działa demotywująco. I tu właśnie chodzi o to, że ten punkt, gdzie ty szukasz, jak daleko możesz wybiegać w przyszłość, dla ciebie, dla mnie, dla każdej osoby może być zupełnie inny, bo chodzi o to, ile ty etapów jesteś w stanie sobie wizualizować, aby to dodawało ci motywacji, a nie tej motywacji ci odbierało. I to jest właśnie kluczowe w takim rozsądnym podejściu do rozwoju osobistego, żeby znaleźć ten swój indywidualny próg. I to nie tylko w wizualizacji, ale w każdej technice, jeżeli chodzi o rozwój osobisty, no bo zastanów się teraz, czy są jakieś techniki, sposoby, które sprawdzają się u innych osób, a które ty próbujesz wcielić do swojego życia? Ale ci nie wychodzi. Zastanów się, czy jest coś takiego, o, którym, o których technikach każdy mówi, że to jest takie wspaniałe, a jednak jak ty tego próbujesz, no to zupełnie to do ciebie nie pasuje. Ja moim klientom często pokazuję taki prosty przykład, który praktycznie większość osób rozumie. Większość ekspertów mówi o tym, żeby zaczynać swój dzień od najtrudniejszego zadania. To jest ta technika, zjedz tę żabę, czyli jak zaczniesz od najtrudniejszego zadania, to już wszystko inne będzie ci się układało. Natomiast jest cała masa osób, które nie potrafią się zmotywować do tego, żeby właśnie zacząć od tego najtrudniejszego zadania i frustrują się, kiedy próbują to zrobić, bo uważają, że eksperci mówią, że to jest jedyna technika, najlepsza technika. Natomiast niewiele ekspertów mówi, że jeszcze istnieje inna technika, która jest równie bardzo dobra i bardzo skuteczna. Jest to technika, taka metoda kuli śnieżnej, i polega to na tym, że niektórzy z nas mają w sobie taką potrzebę osobowościową, żeby trochę z rana się rozpędzić. Takie osoby nie mogą się zabierać za taką najtrudniejszą rzecz do zrobienia z rana, bo to ich od razu zablokuje. Takie osoby lubią zaczynać dzień od takich łatwiejszych zadań, które wprowadzą u nich odpowiedni rytm pracy. I takie osoby zrobią kilka ważnych, ale mniejszych zadań, wzrośnie ich motywacja i dopiero wtedy mogą przejść do tych zadań najtrudniejszych. I to jest cały klucz dzisiejszego materiału. To ty musisz świadomie wybierać technikę. Tego rozwoju osobistego, technikę pracy, działania, technikę zmiany, w zależności od konkretnej sytuacji, ale też w zależności od Twoich własnych indywidualnych potrzeb. I tutaj wracamy do rozwoju osobistego, który przypomina trochę przymierzanie butów. Bo zobacz, mamy wiele technik w rozwoju osobistym, a więc mamy wiele par tych butów, które Ty możesz przymierzyć, i to nie ma nic złego, że niektóre pary butów na Ciebie nie pasują. Niektóre ci się po prostu nie podobają, niektóre mają kiepski kolor, w którym nie wyobrażasz sobie chodzić, i to nic złego. Wybierasz w końcu te buty, które są dla ciebie najwygodniejsze i które najbardziej ci się podobają, ale nie masz do siebie pretensji, że buty, które ktoś ci daje i mówi, że dla niego się sprawdziły i dla niego są takie fantastyczne. No, ciebie cisną, albo tobie ci się nie podobają. Ty nie możesz mieć do siebie pretensji. Tak samo w rozwoju osobistym nie możesz mieć do siebie pretensji, że pewne techniki, sposoby działania, które sprawdzają się doskonale w sytuacji innych osób, nawet osób ci bliskich, dla ciebie nie pasują. I chodzi o to, że prawdziwy rozwój polega na tym, żeby znaleźć swoją własną drogę. Do lepszego życia, bardziej świadomego życia, żeby przymierzyć wiele partych butów i wybrać te buty, w których tobie się naprawdę wygodnie chodzi, a nie zmuszać się do chodzenia w butach, bo ktoś ci powiedział, że one są wygodne. A my niestety w rozwoju osobistym często tak się zachowujemy, że chodzimy w tych niewygodnych butach i czekamy na to, kiedy to my, nasze stopy się dostosują do tych butów, a to nie jest najlepsze rozwiązanie. Lepiej jak najszybciej pozbyć się tych butów, które do ciebie nie pasują, i poszukać butów dla ciebie wygodnych. Mam nadzieję, że rozumiesz doskonale tą metaforę. Czyli znajdź techniki, które do ciebie pasują i z nich korzystaj. Ale odrzuć te różne techniki, do których próbujesz się przekonać już od dłuższego czasu, ale z jakich względów one do ciebie nie pasują. Tak jak z tą wizualizacją. Dla niektórych tylko ten pierwszy etap wizualizowany będzie motywujący, a inne osoby. Powizualizują sobie trzy etapy i to też dla nich będzie motywujące. Chodzi o to, żeby do rozwoju podchodzić właśnie przez pryzmat swoich potrzeb indywidualnych i dobierać te techniki, które są dla nas dobre. Dajcie znać, co myślicie o takim rozwoju osobistym, który właśnie patrzy na nas przez pryzmat tych naszych indywidualnych potrzeb. Że nie każda technika, o której mówią tutaj wielcy eksperci, będzie dla nas dobra. I że to nie my powinniśmy czuć się źle z tym, że z jakiejś techniki nie potrafimy skorzystać. Chodzi o to, że jest tak wiele tych technik, tak wiele tych par butów do przemierzenia, że nie ma sensu marnować tego swojego czasu na chodzenie w niewygodnych butach i korzystanie z tych technik, które zupełnie w naszym życiu się nie sprawdzają. I do takiego rozwoju ja was zachęcam, bo jest wiele dróg do sukcesu, natomiast nie każda z tych dróg będzie pasować właśnie do was, do waszej sytuacji. Do waszej osobowości będzie pasować do tego bagażu doświadczeń, który macie w sobie. I jeżeli taki po, takie podejście do rozwoju osobistego Was ciekawi, to śledźcie mój kanał i patrzcie na te kolejne materiały, które się pojawiają, ponieważ one właśnie o takim rozwoju będą mówić. I pamiętajcie, sprawdźcie dzisiaj, tak jak prosimy Was na początku, czy już subskrybujecie ten kanał. Jeżeli tak, to bardzo dobrze. Ponieważ będziecie dostawać informacje o tych kolejnych materiałach, a jak widzicie, te materiały się ze sobą zazębiają, dlatego zachęcam Was dziś wyjątkowo do tej subskrypcji.